Cześć, witam wszystkich na kanale Moje IKE, ja się nazywam Piotr Andrysyna i zapraszam do obejrzenia 58. filmu o długoterminowym inwestowaniu w spółki, głównie dywidendowe, w ramach indywidualnego konta emerytalnego. Dla tych, którzy być może po raz pierwszy trafili na mój kanał, przypomnę, że moje filmy dotyczą mojego rzeczywistego rachunku maklerskiego, który prowadzę w ramach IKE. Omawiam wszystkie transakcje, które w ramach tego rachunku wykonuję. Omawiam także raporty okresowe i inne różnego rodzaju doniesienia napływające ze spółek, które w swoim portfelu posiadam. Jednocześnie zaznaczam, że nie jestem doradcą inwestycyjnym. Moje filmy nie zawierają rekomendacji inwestycyjnych. Proszę o ich potraktowanie jako materiały edukacyjne, a decyzje inwestycyjne podejmować na podstawie własnych analiz. A mój portfel dostępny jest w linku pod filmem za pośrednictwem aplikacji MyFund. Zbliża się czerwiec 2024 roku. Ja na swój rachunek maklerski wpłaciłem 2000 zł i za te 2000 zł zakupiłem akcje dwóch spółek. Jak widać, identyczne zakupy jak w miesiącu maj. Także zakupiona Decora i również zakupione XTB, te same spółki, które kupiłem właśnie w maju. Tym razem jednak za większą już cenę zakupu, bo za spółkę Decora musiałem zapłacić 60 zł, zakupiłem 17 akcji na łączną kwotę 1025 zł, tu już z wliczonym kosztem transakcji, a spółka XTB zakupiona za 62 zł i 38 groszy za każdą sztukę, 16 akcji zakupionych na łączną kwotę 1003 zł i 8 groszy. Kwota łączna wpłat wykonanych na mój rachunek maklerski wynosi 95 950 zł, a aktualna wartość mojego rachunku to 145 707 zł. Widzimy to tutaj na tym wykresie, na czerwono płaty, natomiast na niebiesko aktualna wartość mojego rachunku. Jeśli chodzi o wypełnienie tegorocznego limitu IKE, wpłaciłem już łącznie od początku roku 16 tysięcy. Pozostało mi, można powiedzieć, jedynie 7472 zł. Czyli średnio w każdym kolejnym miesiącu mogę wpłacać już tylko 1200 zł. Ta kwota jednak, którą będę miał do dyspozycji na inwestycje, będzie powiększona o wypłacane w ciągu roku dywidendy, które już od przyszłego miesiąca powinny mieć zdecydowanie większy wpływ na portfel. Oczywiście w związku z zapytaniami o te arkusze, które wykorzystuję, jak najbardziej one są dostępne pod filmem, postaram się umieścić do nich link. Swój rachunek maklerski prowadzę w domu maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Z usług brokera jestem bardzo zadowolony, śmiało mogę polecić, więc jeśli chcesz taki sam rachunek założyć i inwestować w podobny sposób jak ja w ramach IKE, możesz to zrobić za pośrednictwem linku, który znajduje się pod tym filmem. Jednocześnie w ten sposób wesprzesz prowadzony przeze mnie kanał. No i czas na comiesięczną ankietę, którą zamieszczam na grupie facebookowej Moje IKE akcje spółek dywidendowych. Jaka spółka obecnie jest najciekawsza i powinna trafić w tym miesiącu do portfela Moje IKE? Najwięcej osób zagłosowało na spółkę XTB, aż 18%, i było to w tym miesiącu bardzo dużo osób, bo 128. Dużym zainteresowaniem ankieta się cieszyła. Druga pozycja w ankiecie to spółka Azbis, 17% głosów i 121 osób. I na trzecim miejscu spółka Mobruk, 10% i 64 osoby zagłosowały właśnie na spółkę Mobruk. Jak widać, wybór spółki XTB zbieżny z moim wyborem w tym miesiącu. Przejdźmy do aplikacji MyFund. Tutaj widok na stopę zwrotu. W tej chwili portfel Moje IKE minus 1,05% stopy zwrotu w roku bieżącym. No już było lepiej, dochodził portfel do blisko 4% na plusie, jednak ostatnio znów jakieś spadki. Natomiast jeśli chodzi o indeksy, benchmarki, do których porównuję swój portfel, SWIG 80 Total Return blisko 10%, no i tutaj także okolice 10%, S&P 500 dokładnie
11, bo tu jest chyba 11,29, a jeśli chodzi o WIG, także okolice 11%, to może w ten sposób będzie to lepiej widoczne, jak wyłączę te wartości. Indeks SWIG 80 Total Return na czerwono, na żółto S&P 500, a na niebiesko WIG. Przejdę do szerszego horyzontu od początku funkcjonowania mojego portfela, czyli rok 2019, dokładnie od 25 marca. I tutaj już sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. 137, blisko 138% stopy zwrotu portfela moje IKE. I tutaj nieustannie ścigam się z SWIG 80 Total Return. W tej chwili SWIG 80 Total Return 150, blisko 2% stopy zwrotu. Jednak myślę, że tutaj sezon dywidendowy może podziałać pozytywnie dla mojego portfela, bo z taką ideą mój portfel jest budowany. Znacznie słabiej już pozostałe indeksy, pozostałe benchmarki, S&P 90 6,5%, WIG 94,5%, a ta czarna linia wskazuje staroroczną średnią stopę zwrotu na poziomie 10%. Jest to swego rodzaju próg satysfakcji przyjęty dla mojego portfela. Jeśli chodzi o dywidendy, żadne dywidendy na mój rachunek nie wpłynęły, jednak widzimy tutaj dywidendy w drodze, dywidenda z PCC Rokity 703,50 zł i dywidenda ze Śnieżki 50,72 zł. Obydwie dywidendy jutro wpłyną na mój rachunek maklerski. Swój rachunek monitoruję w aplikacji MyFund, a za pośrednictwem linku, który znajduje się pod filmem, możesz założyć konto w aplikacji MyFund, 20% taniej i otrzymasz 2 miesiące gratis. Polecam. Czas na uzasadnienie wyboru spółek, które trafiły do portfela w tym miesiącu. Tak jak powiedziałem na początku filmu, zarówno spółka Decora, jak i spółka XTB do portfela trafiły także w miesiącu poprzednim i w miesiącu poprzednim dokładnie omówiłem i uzasadniłem, dlaczego ten wybór, więc postaram się umieścić na górze filmu odnośnik do tamtego filmu. Natomiast dzisiaj omówię tylko aktualności, które z tych spółek się pojawiły i które także miały wpływ na to, że zdecydowałem się na zwiększenie tych pozycji. I tak, jeśli chodzi o spółkę Decora, przede wszystkim poznaliśmy rekomendowaną kwotę dywidendy. Będzie to kwota 3 zł. Ta dywidenda jest rekordowa. Jak widzimy, spółka we wcześniejszych latach wypłacała bliżej kwotę 2 zł. To było przez 3 poprzednie lata, wcześniej 1,50 zł, 1 zł. Teraz 3 zł na akcję. Na dzień dzisiejszy to jest nawet niecałe 5% stopy dywidendy, natomiast jeśli chodzi o nominalną wartość, jest to najwyższa dywidenda, jaką spółka planuje wypłacić. Do akcjonariuszy ma trafić blisko 32 miliony złotych, natomiast warte zauważenia jest to, że te 32 miliony złotych niecałe stanowi stanowi 44% zysku netto, więc jeszcze blisko 40 milionów trafi na kapitał zapasowy, co jest także pozytywne jak dla mnie, z tego względu, że po prostu te środki mogą być wypłacone jako dywidenda w latach przyszłych, gdzie na przykład ten zysk może nie być tak okazały jak w roku bieżącym, czy też w roku 2023. W roku bieżącym także, bo mamy wyniki za pierwszy kwartał, które zostały opublikowane 10 maja, czyli już po moim zakupie. Jak wyglądały te wyniki finansowe? Jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży, to spadły one o 4%. Widzimy 145 milionów, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że porównywaliśmy je do
najlepszego w historii kwartału, gdzie jeden raz mieliśmy tylko taką sytuację, gdzie przychody przekroczyły 150 milionów, tutaj nawet 152 miliony. Jednak zauważamy, że ten kwartał teraz, o który omawiam, czyli pierwszy kwartał 2024 roku, także jest bardzo dobry i chyba jest bodajże nawet drugim po tym właśnie pierwszym kwartale rekordowym 2023 roku, więc zwyczajnie bardzo dobre, solidne przychody ze sprzedaży. Natomiast jeśli chodzi o zysk netto, tutaj już mamy zdecydowany wzrost, 35%. Tak jak już mówiłem to wcześniej w kontekście wyników w poprzednim miesiącu, sprzyjają marże, które się poprawiły przez to, że spadły surowce, sprzyjają także kursy walutowe, które okazały się korzystne i widzimy, jak pod względem zysku netto ten pierwszy kwartał już bieżącego 2024 roku wyróżnia się na tle poprzednich kwartałów. Bardzo dobrze wyglądają także przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Ogólnie w roku 2023 mieliśmy przepływy pieniężne razem ujemne, teraz już mamy przepływy pieniężne dodatnie, głównie właśnie za sprawą tych dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, tutaj 7 milionów wpływu do kasy spółki. Na plus także w rachunku przepływów pieniężnych podziałał fakt, że o połowę mniej już spółka ponosi kosztów związanych z działalnością inwestycyjną. Wcześniej było to blisko 7 milionów, teraz jedynie 3, więc ten etap inwestycji częściowo na pewno, bo myślę, że to nie koniec, jednak na chwilę obecną częściowo został zakończony. Wiemy o tych inwestycjach, które spółka poczyniła, już we wcześniejszych filmach o tym mówiłem. Ogólnie wyniki bardzo mi się podobały, pierwszy kwartał 2024 roku się zgadza, a weźmy pod uwagę fakt, że jeszcze nie do końca rozpędził nam się, w sumie w ogóle nam się nie rozpędził rynek remontowo-budowlany w naszym kraju. Myślę, że to nastąpi. Spójrzmy jeszcze na wykres rozległy, pięcioletni, żeby pokazać historię moich zakupów spółki Dekora, a po ostatnim zakupie średnia cena wzrosła do 44,50 zł, wcześniej było to 41 zł, jednak mimo wszystko stopa dywidendy moja wynosi 6,73%, czyli o 2 punkty procentowe więcej niż przy obecnym kursie, z czego jestem zadowolony. Jak widać tutaj, opłacało się tę spółkę kupować wcześniej. Popatrzmy jeszcze na, może w ten sposób, 12-miesięczny wykres. Widzimy zakupy, o których mówiłem w filmie w maju i teraz bieżące zakupy. I po tym zakupie spółka Dekora w pierwszej dziesiątce w portfelu moje IKE, 6400 aktualna jej wartość. Jest to 4,5% blisko procent udziału w moim portfelu. Przejdę do kolejnej spółki, którą dokupiłem, a będzie to spółka XTB. I w przypadku XTB także mieliśmy publikację wyników za pierwszy kwartał 2024 roku. Zdecydowanie jednoznacznie można określić, że wyniki są bardzo dobrze. 3,4% przychody operacyjne w górę, zysk netto na tym samym poziomie. Jednak weźmy pod uwagę, że znów mieliśmy sytuację, gdzie mieliśmy efekt wysokiej bazy w roku poprzednim. Także ten kwartał był bardzo dobry. Mowa o pierwszym kwartale 2023 roku. Jednak jeśli chodzi o zestawienie z innymi kwartałami, to te wyniki się wyróżniają, zarówno zysk, jak i tutaj przychody także bardzo wysokie. Wyniki przebiły konsensus, ale co bardzo ważne, imponujące jest to, jak szybko XTB pozyskuje nowych klientów. Widzimy tutaj dynamikę na żółto, widzimy nowych klientów pozyskanych w pierwszym kwartale 2024 roku. Dokładnie było 33,2 tysiąca nowych klientów. Myślę, że bardzo dobry wynik. O, może tutaj na tym wykresie to przedstawię. No i kwartał do kwartału, czyli w odniesieniu do czwartego kwartału 2023 roku, ten wzrost to jest aż 68%. Widzimy, jak to wygląda.
Kolejna rzecz, ciekawy wywiad z prezesem 7 maja, tutaj mieliśmy taką informację, to było dla Parkietu, myślę, że wiele ciekawych tematów zostało poruszone, głównie jeśli chodzi o przyszłość. Dla mnie ciekawy temat to jest rachunki IKE-IKZE, które już jesienią mają być wprowadzone, ale IKE-IKZE to nie wszystko, można mieć wrażenie, że XTB chce wygrać wszystko, co jest tylko możliwe. Tutaj ciekawy tweet, na 132 tysiące nowych rachunków maklerskich aż 85 tysięcy w ostatnich 12 miesiącach przypadało XTB. Ma już około 14% rachunków w Polsce w kwietniu. Także znakomite dane dla XTB. Więc sposób, w jaki XTB przebija się na naszym rynku, ale nie tylko, bo także i za granicą, to jest imponujące. Prezes także zwracał właśnie uwagę na tą ekspansję na rynki zagraniczne, dlatego jeszcze raz odsyłam i myślę, że mogę polecić ten wywiad z panem prezesem dla Parkietu, zresztą umieszczę link pod swoim filmem. I spójrzmy jeszcze na wykres XTB, tak dla porządku. Tutaj mamy akurat wykres roczny. Widzimy trwający od praktycznie początku roku, od stycznia, nieprzerwany trend wzrostowy na akcjach tej spółki. Tutaj moje zakupy, o których mówiłem w poprzednim filmie, i także teraz te bieżące. Jeśli chodzi o dywidendę, wysoka dywidenda 5 zł i 2 grosze, to jest 7% do obecnego kursu, natomiast jeśli chodzi do mojego kursu, czyli 60 zł i 30 groszy, ja przypomnę, że ja od stosunkowo niedawno dopiero dwukrotnie dokonałem zakupu tych akcji, ale mimo wszystko jest to 8,32%. Wyobrażam sobie, jak wysokie poziomy mają inwestorzy, którzy kupili XTB znacznie wcześniej. W chwili obecnej udział XTB w portfelu moje IKE to niecałe 2%, 1,67% dokładnie, 2400 zł. Nominalnie malutka pozycja, zatem wszystko przed tą spółką, jeśli chodzi o mój portfel. A dostęp do mojego portfela, nazwijmy to w opcji premium, możesz uzyskać dołączając do społeczności Investopolis. Tam publikuję swoje transakcje niezwłocznie po ich dokonaniu. Coraz więcej użytkowników decyduje się na publikację swoich portfeli właśnie w naszej zamkniętej grupie, gdzie możemy na te tematy podyskutować, także zachęcam do dołączenia. Oprócz tego dużo więcej analizy, opracowania wyników, prezentacje i profile spółek, także rynku amerykańskiego. Myślę, że warto rozważyć dołączenie do naszej społeczności Investopolis. Dobrze, to była już ostatnia reklama na dzisiaj, a teraz przejdę już do omówienia komunikatów ze spółek, które posiadam w swoim portfelu, i zaczynam od 11bit Studios. Spółka opublikowała wyniki za pierwszy kwartał 2024 roku. No i myślę, że zgodnie z oczekiwaniami mamy kolejny kwartał straty. Tutaj w tym przypadku akurat 1,6 miliona straty netto. No ale cóż, zwróćmy uwagę na wykres. Wykres wygląda tak. Ostatnio bardzo solidne odbicie tutaj z poziomów okolic 500 zł na już 650. Po kilka procent spółka rosła. I tak, mamy słabe wyniki, a wzrost na kursie. Dlaczego? Przede wszystkim myślę dlatego, że mamy pierwsze recenzje na temat dwóch gier, które są bardzo wyczekiwane. Przede wszystkim Frostpunk 2, ale co ciekawe The Alters, i tutaj puszczę kawałek filmu. Na zaproszenie 11bit Studios miałem przyjemność odwiedzić Warszawę i zagrać w The Alters. I choć się tego nie spodziewałem, to po zabawie stwierdzam, to może być najważniejsza gra w portfolio 11bit Studios na 2024 rok. I myślę, że to zdanie jest kluczowe, ponieważ ta gra The Alters faktycznie może okazać się ciekawym tytułem, wcale nie mniej ciekawym niż Frostpunk 2. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj polecam pooglądać cały ten film, 6 minut zaledwie.
trwa, ale dużo na temat tej gry można się dowiedzieć i muszę przyznać, że mnie zaciekawiło to do tego stopnia, że chyba skuszę się na to, żeby w tę grę zagrać. Po prostu zapowiada się niezwykle ciekawie, bardzo ładnie wygląda. No i jak to w przypadku 11 Bit Studios, sam pomysł na grę jest po prostu fenomenalny. Oprócz tego także chyba na tym samym kanale mamy pierwsze recenzje na temat Frostpunka. Zatem chyba można powiedzieć pomału, że zaczyna tworzyć się hype na akcjach 11 Bit Studio. Ja życzę spółce, żeby on się zakończył lepiej dla samej spółki niż to było w przypadku CD Projektu i także, żeby to był początek lepszego czasu dla polskiego gamingu, żeby ten lepszy czas w końcu wrócił. A jak będzie, oczywiście czas pokaże, jak to mówi klasyk. Jasne, zobaczymy, czas pokaże. Przejdę do omówienia komunikatu z kolejnej spółki, będzie to spółka Ambra. Mieliśmy publikację raportu za trzeci kwartał roku obrotowego 2023-2024, odpowiadający kalendarzowemu pierwszemu kwartałowi 2024 roku. Jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży, 171, blisko 2 miliona złotych, co oznacza wzrost o 8%. Jeśli chodzi o zysk netto, 4,8 miliona. A oznacza to wzrost o 25% rok do roku. Jeszcze się upewnię, tak, 25% rok do roku. Jednak ja bym zwrócił uwagę, że ten kwartał w przypadku Ambry jest najsłabszy, jeśli chodzi o nominalny, czy to zysk netto, czy przychody ze sprzedaży. I też ma on stosunkowo niewielki wpływ na wyniki roczne. Niemniej trzeba odnotować, że mamy wzrost, co ważne, cieszy fakt, że coraz więcej butelek się sprzedaje, czyli ta sprzedaż ilościowa wzrosła o 6,5%. Przychody ze sprzedaży 8,3. Jak ocenił tą sytuację Bartosz Śmigielski? Niezbyt jest to wysoki wzrost, biorąc pod uwagę sprzyjające okoliczności rynkowe. No i pewnie jakaś racja tutaj także jest. Sprzyjające okoliczności rynkowe oczywiście w kwestii walut, bo tutaj, jak spółka podaje, większość zakupów wina, także surowców, dokonują w euro, więc tutaj dobry, mocny złoty w tym kontekście na pewno sprzyjał, ale jeśli chodzi o konsumenta, to jeszcze on na pewno nie jest w optymalnej formie, więc ciężko to tak jednoznacznie wyważyć. Na minus działają rosnące koszty materiałów, dystrybucji i presja płacowa, także to się powtarza już od dłuższego czasu, aż można powiedzieć do znudzenia. Jeśli chodzi o przepływy pieniężne, tu jest bardzo dobrze. Ogólnie, sumarycznie, przepływy pieniężne były dodatnie w omawianym kwartale i wyniosły 2,8 miliona złotych. Spójrzmy na wykres, tutaj dosyć szerokie ujęcie. Tutaj widzimy korektę przekraczającą 10% od poziomów 32 zł, co to były poziomy maksymalne. W tej chwili zdaje się okolice 28. I ja bym zwrócił uwagę na taką sytuację, że tutaj mam taki wykres, gdzie strzałkami zaznaczyłem okresy od maja do listopada. Pewnie troszkę niedokładnie, jednak pewne spostrzeżenie chciałbym przedstawić. W tych okresach zazwyczaj spółka rosła. Ani razu nie było takiej sytuacji, żeby od maja do listopada w okresie tych 5 lat były spadki. Ja zazwyczaj gdzieś tutaj, o proszę bardzo, w połowie tych kresek kupowałem akcje, gdzie one już były po częściowych wzrostach, ale kupowałem, żeby się załapać na dywidendę. Oczywiście w ogólnym rozrachunku tam te akcje znajdują się znacząco wyżej, jednak myślę, że te zakupy właśnie wykonując wcześniej można by było zrobić bardziej optymalnie. Dlatego zastanawiam się nad tym w kontekście ewentualnego
zakupu akcji, biorąc pod uwagę korektę, którą widzimy, a także to spostrzeżenie odnośnie zachowania kursu, czy ta także w kontekście wyników, które zostały opublikowane w tym kalendarzowym pierwszym kwartale, czy nie jest to ciekawy moment do tego, żeby rozważyć zakup Ambry. Jeszcze się nad tym będę zastanawiał, ale nie ukrywam, że gdzieś tam w gronie faworytów do zakupu w kolejnym miesiącu Ambra się także znajduje. Chociaż wiem, że zdania inwestorów na temat Ambry są podzielone. Część inwestorów tej spółki się pozbyła. Ja myślę, że ja bym chciał, żeby to była jedna z takich głównych pozycji w tej chwili. Zaraz zobaczę. Ambra gdzieś tutaj w pierwszej, nieco poniżej tych głównych spółek stanowiących siłę portfela się znajduje. Myślę, że chciałbym, żeby jej znaczenie jeszcze było większe. Przejdę dalej do kolejnej spółki i będzie to Apator. Mieliśmy publikację wyników za pierwszy kwartał 2024 roku. 2%, blisko 3% wzrostu przychodów ze sprzedaży. Zysk netto także rośnie o 36%, prawie 37%. I o ile tutaj ten rachunek zysków i strat wygląda dosyć dobrze, to nie podobają mi się przepływy pieniężne, bo pomimo wysokich przepływów operacyjnych mamy tak duże zarówno koszty finansowe, głównie te koszty finansowe tutaj spółkę bolą, myślę, także przepływy inwestycyjne, że ostatecznie na koniec tutaj tego okresu kasa w gotówce się zmniejszyła i przepływy pieniężne są ujemne na poziomie blisko 3,5 miliona złotych. I to jest, nie ukrywam, dla mnie duży minus. Spółka po prostu zwyczajnie nie generuje pieniędzy, a dzieje się to w okolicznościach, gdzie są sprzyjające ceny surowców i korzystne kursy walutowe. Mimo że rynek pozytywnie zareagował na opublikowane wyniki, o 3% wzrósł kurs spółki, to mi się, tak jak powiedziałem, ta sytuacja nie podoba. Zresztą myślę, że wykres także to potwierdza, bo ostatecznie cały czas gdzieś tutaj przy tych niskich poziomach się znajdujemy. I skoro te wyniki były lepsze, to dlaczego nie rośnie? Myślę, że właśnie dlatego, jakby szczerze mówiąc, nie widzę ostatnio jakby potencjału do wzrostu w tej spółce. Mamy także ogłoszenie dywidendy, rekomendacja 20 groszy na akcję. Wcześniej spółka także wypłaciła 20 groszy jeszcze w grudniu w formie zaliczki. Teraz kolejne 20 groszy. Łącznie ta dywidenda to będzie 2,64%. I tutaj nie chodzi jakby, że dywidenda nie jest zbyt wysoka i bardziej dla mnie, tak jak powiedziałem, te czynniki, które wskazałem, powodują, że ogólny odbiór spółki jest z mojej strony negatywny i tak ostatnio bliżej mi do jej sprzedaży niż do jakiegoś tutaj zwiększania pozycji. Przejdźmy do kolejnej spółki, będzie to spółka Azbis. Mamy publikację wyników finansowych za pierwszy kwartał 2024 roku. Przychody ze sprzedaży spadły o nieco ponad 1%, zatem nieduża różnica tutaj w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2023. W dalszym ciągu o sprzedaży decydują smartfony. Głównie to one napędzają całą sprzedaż, jeśli chodzi o produkty spółki Azbis, czy też produkty, którymi handluje, ale są to także procesory i laptopy. Marża brutto utrzymuje się powyżej 8%. Jeśli chodzi o zysk netto spadł dosyć mocno, bo 25% w tym pierwszym kwartale. Prezes tłumaczy sytuację, że zyskuje na znaczeniu sprzedaż spoza legalnych źródeł, na czym spółka ma tracić. Jeśli chodzi o przychody za kwiecień, to one wyniosły 192 miliony dolarów i były o 5% wyższe od analogicznych
w roku 2023. Widzimy ten ostatni żółty słupek. Jeśli chodzi o kurs od ponad roku, rok i dwa miesiące już w takim trendzie bocznym kurs spółki Asbis się porusza, a teraz widzimy, jakbyśmy mieli technicznie spojrzeć na ten temat, to byśmy mogli powiedzieć, że tutaj testowane są te poziomy tych 24-25 zł i pewnie technicy stwierdzą, że spadek kursu poniżej właśnie tych poziomów mógłby być sygnałem sprzedaży. Ja myślę, że trwa swego rodzaju odcedzanie akcjonariatu od tych mniej cierpliwych. No ciężko powiedzieć, spółka jest, spółka płaci dywidendę, wszystko tutaj się zgadza, być może po prostu zwyczajnie gorszy okres. Natomiast w tej chwili raczej nie chciałbym dokupować tych akcji. Przejdę do kolejnej spółki, będzie to Asseco Business Solution i mieliśmy publikację wyników finansowych za pierwszy kwartał. I wyniki poniżej konsensusu i to jest właśnie przykład, który potwierdza to, że ja na ten konsensus nie lubię spoglądać i faktycznie tutaj nawet napisałem, że można go używać jako antywskaźnik, bo spółka tutaj teoretycznie nie dowiozła wyników na poziomie oczekiwań analityków, jednocześnie poprawiła wyniki. Zwróćmy uwagę, przychody ze sprzedaży wzrost o 12% rok do roku, już tutaj do 100 milionów w ciągu kwartału te przychody dobijają. Widzimy solidny wynik, rok do roku lepszy. Jeśli chodzi o zysk netto 25 milionów, także jest to najlepszy pierwszy kwartał od 5 lat, historycznie chyba także najlepszy pierwszy kwartał z tego co tutaj widzę w szerszym ujęciu. Zatem wyniki są bardzo dobre, rosną liniowo. Dobry pierwszy kwartał już w roku 2024 przybliża kolejną wyższą rosnącą dywidendę w przyszłym roku i właśnie teraz spółka znajduje się w takim momencie, kiedy ja lubię właśnie tę spółkę kupować, ponieważ jesteśmy jeszcze przed wypłatą dywidendy w roku bieżącym. Łapiemy się na tą dywidendę, a jednocześnie już mamy pewien początek zbierania środków przez spółkę na wypłatę kolejnej dywidendy. Ja w ten sposób często na to patrzę i tutaj mamy kolejny liniowy wzrost, dlatego ta spółka naprawdę wygląda bardzo solidnie i to nie tylko w tym kwartale, ale już od wielu, wielu lat. Dobrze wyglądają także przepływy pieniężne, no i widzimy jak wygląda wykres. Tak samo tutaj duży, duży ruch wzrostowy trwający od jakiegoś czasu, chociaż ostatnio korekta, co także może być jednym z takich dodatkowych czynników wpływających na właśnie atrakcyjność ewentualnego powiększenia pozycji teraz. Chociaż no ja w sumie tą spółkę już, ona jest dosyć zbudowana u mnie dobrze, bo 4, blisko 5% portfela, ale cieszy fakt, że właśnie Asseco taką pozycję zajmuje. Największą ze wszystkich spółek z grupy Asseco, ponieważ tak jak powiedziałem, jest wyjątkowo stabilne, wyjątkowo przewidywalne i rośnie liniowo. Przechodzimy dalej do kolejnej spółki. Jest to także spółka z grupy Asseco, tym razem Asseco Poland. I tutaj mamy, jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży, nieznaczny spadek, 2%, ale wyniki utrzymujące się na poziomach przekraczających 4 miliardy złotych, także bardzo solidnie. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł o 16%. Ja tutaj zawsze podaję w przypadku tego Asseco zysk akcjonariuszy jednostki dominującej z tego względu, że z niego właśnie wypłacana jest dywidenda, czy też na jego podstawie. Tutaj trzeba zaznaczyć, że na wyniki wpływ miał pozytywny wpływ miało zdarzenie jednorazowe, czyli sprzedaż nieruchomości Asseco, która to sprzedaż podbiła zysk operacyjny o 14 milionów złotych. Jeśli chodzi o strukturę przychodów, należy zauważyć, że jeden z segmentów, czyli segment Formula Systems, który działa na terenie Izraela, utrzymuje się na podobnym poziomie. Widzimy, że konflikt na linii Izrael-Palestyna nie ma tutaj większego wpływu na te wyniki, na te przychody. Kolejna ważna sprawa to jest portfel zamówień.
Jeśli byśmy przyjęli kursy stałe, to on rośnie o 7%. Jeśli byśmy przyjęli kursy takie same dla roku 2023, jak i dla roku bieżącego. Natomiast jeśli kursy zmienne uwzględniając, to portfel zamówień wtedy nie zmieni wartości w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wyniki należy, myślę, ocenić pozytywnie, ale no mniej pozytywnie niż wyniki Asseco BS. Tutaj jeszcze zobaczmy kurs, jak się zachowują akcje tej spółki. No myślę, że bym to podsumował, że zachowują się jak właśnie takiej dużej spółki typu PZU czy Orlen. Nie ma tutaj jakiegoś widocznego wzrostu trwającego od wielu lat. Bardziej bym powiedział, wpadło mi na myśl określenie płaskowyż. Myślę, że to jest dobre określenie. A teraz przejdę już do kolejnej spółki i będzie to Big Cheese Studio. Mamy publikację stosunkowo późną raportu za rok 2023. To było 26 kwietnia. No wyniki są słabe, no wiadomo jaka jest sytuacja w tej spółce, praktycznie dwukrotnie niższe przychody ze sprzedaży rok do roku. Jeśli chodzi o zysk netto, to mamy jedynie 2,5 niecałe miliona zysku netto. To także jest bardzo słaby wynik w porównaniu do roku poprzedniego. Jednak tutaj najważniejsza sprawa to jest dodatek Sushi, to jest do Cooking Simulator pierwszej części, no i już gra Cooking Simulator druga część. I pojawiło się wideo z właśnie tej drugiej części Cooking Simulator i to wideo wygląda dosyć dobrze, stąd też po jego publikacji kurs momentami nawet 12% wzrastał. No ta gra zapowiada się już dobrze, wygląda na to, że wszystkie problemy w większości są już zażegnane. Czekamy na jej premierę. Co ciekawe, zarząd Big Cheese Studio zadecydował o wypłacie dywidendy. Dywidendy z kapitału zapasowego łącznie blisko 6 milionów i nie taka niska, bo złoty 45 na akcję ma zostać wypłacone, co przy obecnym, tym podturbowanym kursie wynosi blisko 6%, 7% stopy dywidendy, także wysoki poziom. Chyba zarząd tutaj w kierunku amerykańskich spółek arystokratów dywidendowych spogląda i bez względu na wszystko chce zwyczajnie wypłacić dywidendę, pomimo tego, że wiemy jak w trudnej sytuacji ta spółka się znajdowała, więc no nie jestem przekonany, czy to najlepsza decyzja, ale no nie będę tego oceniał. Dobrze, dywidenda sobie wpłynie. U mnie i tak to jest bardzo mała pozycja, więc za dużo to jakoś nie zmieni. A kluczowa kwestia to jest po prostu premiera Cooking Simulator 2. Przejdę do kolejnej spółki. Będzie to kolejna spółka gamingowa. Już mikrofon przestawiłem, teraz dźwięk powinien być lepszy, a tą kolejną spółką gamingową będzie CD Projekt i tutaj świeża sprawa, raport okresowy za pierwszy kwartał 2024 roku, jeszcze nie zdążyliśmy tutaj na Inwestopolis zrobić opracowania tych wyników, więc skorzystam z biznes radaru. Wygląda to tak, że jeśli chodzi o te wyniki rok do roku, porównując je do pierwszego kwartału 2023 roku, to one wzrosły. W 2023 roku 174 miliony, teraz 226 milionów przychodów. Jeśli chodzi o zysk netto w tym kwartale pierwszym 2024 roku ponad 100 milionów zysku netto. Jeśli chodzi o rok ubiegły, było to niecałe 70 milionów, zatem wyniki się poprawiły. Mimo wszystko kurs zareagował dość dużym 6% spadkiem. Być może, ja sobie tak myślę, że powodem jest to, że no, rynek oczekiwał tutaj, że ten kwartał bieżący będzie równie dobry jak dwa poprzednie kwartały, które były jednak zdecydowanie lepsze. Tutaj zysk netto sięgał blisko 200 milionów złotych, przychody także prawie pół miliarda, także to były bardzo wysokie kwoty, niewidziane od dawna tutaj na CD Projekcie.
No cóż, jeśli chodzi o spółki gamingowe, rynek po prostu chyba oczekuje wiecznych sukcesów, a kurs CD Projektu to już naprawdę zależy od tak wielu czynników, jeszcze wchodzą w to te podmioty różnego rodzaju zagraniczne, shortujące te akcje, więc no jest jak jest, czekamy na kolejne premiery, a w przypadku tak dużych gier, jakie tworzy CD Projekt, to jednak na te tytuły trzeba poczekać dłużej. Jednak ich jest faktycznie sporo, prace trwają i o ile zdecydowanie kibicuję tej spółce, jestem także dużym fanem produktów właśnie w postaci gier, to do portfela dywidendowego jakoś ten CD Projekt nie do końca się wpisuje, dlatego symboliczna, niewielka pozycja. Natomiast na chwilę obecną także nie zakładam jej zwiększania. Przejdźmy do kolejnej spółki. Będzie to spółka Delco. I tutaj w przypadku Delco mamy także publikację wyniku. Wyniki finansowe za trzeci kwartał roku obrotowego 2023/2024. Kalendarzowo ten kwartał odpowiada pierwszemu kwartałowi 2024 roku właśnie kalendarzowemu. Jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży, tradycyjnie minus 5%, spadek ten jest niewielki, powiedzmy, natomiast absolutny wodospad mamy na zysku netto minus 72%, widzimy zaledwie 1,6 miliona złotych, to tutaj na tym wykresie tak słabego kwartału nie widzimy w ogóle. Było 1,7, 1,9, 1,8, zawsze były to czwarte kwartały, pierwszy nigdy nie był tak słaby, więc bardzo, coś bardzo niedobrego się wydarzyło tutaj w wynikach spółki Delco. I teraz ze sprawozdania mamy komentarz prezesa dotyczący przyczyny tych spadków. Od początku 2024 roku nastąpił skokowy wzrost kosztów działalności, w tym kosztów zatrudnienia pracowników, energii elektrycznej i ogrzewania, podatków, danin publicznych i transportu, co spowodowało presję na wynik finansowy. Zgodnie z oczekiwaniami uległ on zmniejszeniu. Pozostaje on jednak nadal dodatni na poziomie zysku EBITDA. Co najważniejsze, podjęte już wcześniej działania redukujące koszty powinny przynieść poprawę wyników w kolejnych kwartałach. Zarząd planuje w najbliższym czasie zmniejszyć zatrudnienie w grupie, poprawić wydajność pracy, zamknąć lub restrukturyzować nierentowne placówki i sektory działalności. Jednocześnie będzie inwestować w nowe kanały dystrybucji, w tym w e-commerce, odnawialne źródła energii i automatyzację procesów. W grę wchodzą w dalszym ciągu przejęcia dochodowych firm. No i nie mogło być inaczej. Po publikacji takich wyników kurs spółki spadł o 7%. Inwestorzy piszą o tym, że wychodzą z tej spółki. Ja także mam wrażenie, że tutaj te działania, o których pisze prezes, są tak jak chaotyczne, że szczerze mówiąc sprawia to wrażenie, jakby nie wiadomo było, co tu robić, żeby te wyniki poprawić, a faktycznie problem jest znaczny, no bo skala spadków jest bardzo duża. Dodatkowo niepokojąco wyglądają szanse na możliwości konkurowania własnych sklepów spożywczych z dużymi sieciami. Głównie tu mi chodzi o Dino, biorąc pod uwagę ich dynamiczny rozwój i no, wystarczy spojrzeć, ile tych marketów Dino właśnie powstaje. A to jest, myślę, bezpośredni konkurent dla marketów typu Stokrotka czy też innych tego typu, za które odpowiada właśnie Delco. I tutaj to są te obawy. Kolejna rzecz, wykres, zobaczmy, mocny spadek 8,5 zł już w tej chwili. Po tej publikacji, tak jak powiedziałem, około 7% spadku. Widzimy moje miejsca zakupu. No na pewno bardzo słabo wygląda ten wybór. Już teraz można o tym powiedzieć, bo mamy około, no ponad pół roku od tego zakupu. No cóż, no to takie tego typu wybory także się zdarzają. Tutaj się trzeba, jak to się mówi, posypać głowę
popiołem i przyznać do błędu odnośnie wyboru tej spółki. Z całą pewnością, jeśli ktoś ją kupił wcześniej, to w dalszym ciągu może być zadowolony, biorąc pod uwagę jeszcze dywidendy, które mogły być bardzo przyzwoite przy niższej cenie zakupu. Jednak w moim przypadku wyszło jak wyszło. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych kwartałach. Ja tutaj żadnych decyzji nie podejmuję, natomiast biorąc pod uwagę zagrożenia, o których wspomniałem, zdecydowanie nie jestem zainteresowany zwiększaniem tej pozycji, korzystając chociażby właśnie z tego spadku. Po prostu ciężko mi jest zauważyć jakieś pozytywne czynniki, które by przemawiały za zakupem. Kolejna spółka to Ferro. I mamy tutaj także wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku. I tutaj jest dobrze. Co prawda przychody ze sprzedaży spadają o 4%, niecałe 200 milionów przychodów ze sprzedaży. Zysk netto także spadek o 6%. Jeśli chodzi o rok do roku, jeśli chodzi o ostatnie kwartały, to i tak ten zysk netto nie jest taki zły. Mamy sytuację analogiczną jak w spółce Lena, o czym mówiłem chyba w ostatnim filmie, że sprzedaż krajowa radzi sobie całkiem dobrze. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż zagraniczną, tutaj mamy spadki, ta sprzedaż się zmniejszyła. Ta spółka także oczekuje na jakieś ożywienie w branży budowlanej, jak szereg spółek i to, o czym cały czas powtarzam w przypadku wielu podmiotów, które posiadam w portfelu. Wynikami to jest jedna sprawa, natomiast druga, która jest moim zdaniem informacją już bardzo dobrą, to jest rekomendacja dywidendy aż 3,16 zł na akcję. Przy dzisiejszym kursie to jest aż 8,32% stopy dywidendy. Walne zgromadzenie już 18 czerwca, natomiast dywidenda zostanie wypłacona dopiero w październiku. Wysoki poziom dywidendy, a dla mnie ten poziom jest jeszcze wyższy, ponieważ moja średnia zakupu jest tej spółki akurat niższa. Spójrzmy na wykres. Wygląda to tak, jak widać, dochodzimy do najwyższych poziomów, 38 zł, ATH tutaj na poziomie 41, zatem pomalutku wykres pnie się do tych poziomów. Natomiast zwróćmy uwagę, te zielone kropki ja tutaj dosyć często kupowałem, nawet poniżej 15 zł, dzięki czemu moja średnia cena zakupu tej spółki wynosi 21 zł i 58 groszy. Więc biorąc pod uwagę moją średnią cenę zakupu, dla mnie ten yield dywidend wyniesie ponad 14,5%, więc ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Tym bardziej, że ta spółka to jest trzecia pozycja w moim portfelu, właśnie także i za sprawą tych wzrostów, ale 7% udziału w portfelu powoduje, że można być zadowolonym właśnie z tej zapowiedzianej dywidendy i stopnia, w jakim jej wypłata wpłynie na mój portfel. Więc jeśli chodzi o spółkę Ferro, tutaj zdecydowanie na plus. Tak jakby na osłodę po tym fatalnym raporcie z Delco. Kolejna spółka to GPW i tutaj także raport finansowy za pierwszy kwartał 2024 roku, 16 maja nam się pojawił. 5% wzrostu na przychodach ze sprzedaży. Przychody ze sprzedaży, z tego co kojarzę, chyba rekordowe. Tak, rekordowe przychody ze sprzedaży, natomiast zysk netto na podobnym poziomie rok do roku, praktycznie bez zmian, 27 milionów i sytuacja, można powiedzieć, analogiczna do CD Projektu, rok do roku podobne wyniki, natomiast podobne zyski, natomiast w odniesieniu do poprzedzających kwartałów, no to wyglądają już raczej mizernie, ale tak czy tak myślę, że ten raport GPW można ocenić umiarkowanie pozytywnie.
Wiadomo, że nie jest to spółka, która będzie rosła. Ta spółka to taka spółka typowo dywidendowa. Takie miejsce w portfelu zajmuje. Tutaj jeszcze odnośnie dywidendy za chwilę powiem. Natomiast tutaj jeszcze kilka wykresów ze sprawozdania, ogólnie, które nam ogólnie mówią co nieco o kondycji naszej giełdy. Jak wiemy, ostatnio mamy wzrosty. Można powiedzieć, że mamy hossę. No chyba o tym każdy wie, natomiast nie każdy i mało kto powie, że mamy już wielką hossę pokoleniową, bo tak naprawdę to jest istotne pytanie, które się powtarza na naszym YouTubie. Tak czy inaczej widzimy wzrost znaczenia naszej giełdy, wartość obrotów sesyjnych akcjami na rynku głównym rośnie, rośnie także wartość obrotów ETF-ami. Widzimy, że tutaj dzieje się pozytywnie. Kolejna, o jeszcze może tutaj, także widzimy wpływ do budżetu z podatku Belki, także znaczący wzrost miały te wpływy. W miliardach złotych było to 9 miliardów w roku 2023 do 5,7 w roku 2022, więc to znaczący wzrost, świadczący także o popularyzacji naszej giełdy. Kolejna sprawa pozytywna jest taka, że mamy rekomendację wypłaty dywidendy i ta dywidenda będzie chyba także rekordowa. Nie, mieliśmy już wyższą dywidendę w 2018 roku, 3,18 zł, jednak tutaj mamy podobny poziom, no troszeczkę niższy, 3 zł, niemniej jednak znacząco wyższy w kontekście tego, co mieliśmy w latach poprzedzających, w roku 2022, 2021, 2020. Ta dywidenda każdorazowo była niższa, teraz jest wyższa, 6,5% przy dzisiejszym kursie, który jest na wysokim poziomie, natomiast dla mnie będzie to 7,5%, ponieważ moja średnia cena zakupu nie przekracza 40 zł, dokładnie 39,90. Jeszcze wykres, także dynamiczny ruch wzrostowy od dłuższego czasu, już od października 2022 roku trwa na akcjach tej spółki. Spółka spełnia swoją rolę w moim portfelu. Natomiast 46 zł wydaje mi się, że już w kontekście zakupu nie jest to zbyt atrakcyjny poziom. Oczywiście to jest tylko moje zdanie, mogę się mylić, ale myślę, że jest szansa upolować po prostu te akcje taniej. Przejdę dalej do kolejnej spółki. Będzie to spółka i firma. Tutaj mamy także publikację raportu okresowego za pierwszy kwartał 2024 roku. Przychody ze sprzedaży, wzrost o 17% z niecałych 12 na niecałe 14 milionów. Natomiast tendencja stała i w trzecim kwartale, i w czwartym kwartale roku ubiegłego, i także i w tym kwartale, czyli rosnące koszty. To, z czym spółka się boryka, przez co spadek zysku netto o 35%. Problemy spółki, załamanie kursu i teraz próba przeciwdziałania. Kolejne inwestycje i nakłady finansowe na reklamę. Teraz o koszty operacyjne spółki wzrosły o 33%, o ponad 1 milion wzrosły koszty sprzedaży, z czego 85% stanowią zakupy reklam. Wzrost wydatków na reklamę wynika z rozszerzenia dotychczasowych kanałów marketingowych i wprowadzenia nowych celów kampanii. Wzrost ten wynika również ze zwiększonej konkurencji na rynku reklamodawców i działań konkurencji. Także tutaj spółka się boryka z tym tematem. Inwestorzy wnioskują, że ten rynek zabiera częściowo infarkt. Być może tak faktycznie jest. Ciężko jest dla spółki prawdopodobnie z tym graczem konkurować. Tak czy inaczej, kolejna rzecz jest taka, że mamy rekomendację dywidendy na poziomie 20 groszy na akcję. Ja takiej dywidendy właśnie się spodziewałem. Ona już w czerwcu
zostanie wypłacona. Akurat w moim przypadku, biorąc pod uwagę moją cenę zakupu, która jest stosunkowo niska, te 20 groszy to jest jeszcze poziom taki, że spółka spełni swoją rolę w portfelu, jednak no fajnie jakby ta cena już poniżej 20 zł nie spadła i spółka jakoś sobie z tym poradziła właśnie wskutek z tymi problemami, właśnie wskutek tych działań, które podjęła. A jak będzie, zobaczymy w kolejnych kwartałach. Fajnie jakby dywidenda się utrzymała no, na minimum tym poziomie właśnie 20 groszy. Przejdę dalej do omówienia komunikatów z kolejnej spółki i będzie to spółka Internity. Internity, które opublikowało wyniki za pierwszy kwartał 2024 roku, 15 maja pojawił się ten raport, 3% w górę przychody ze sprzedaży, 44 miliony, widzimy tutaj kwartał, myślę, że zbliżony do kwartałów poprzedzających, tutaj na podobnym poziomie się utrzymują te wyniki od czwartego kwartału 2021 roku. Natomiast jeśli chodzi o zysk netto, tutaj mamy niestety spadek o 40%, 1,5 miliona złotych zysku netto w pierwszym kwartale 2023 roku. Teraz niecały milion. Jest to wynik na poziomie roku 2021, mniej więcej wtedy zbliżony zysk netto spółka osiągnęła. Szkoda, bo po tym czwartym kwartale bardzo dobrym myślałem, że tutaj będzie lepiej. Niestety przyczyną tego jest, tak jak już wielokrotnie dzisiaj powtarzałem, spadek rentowności związany przede wszystkim ze wzrostem kosztów działalności, a także z otwieraniem nowych salonów w Białymstoku, Olsztynie i Wrocławiu. I faktycznie ja już kiedyś zapowiadałem, że jak salon we Wrocławiu zostanie otwarty, to tam się wybiorę. I tutaj widzę, już się zdjęcia z tego salonu pojawiły. Te zdjęcia są od tygodnia na Google Map. Więc zakładam, że już ten salon we Wrocławiu funkcjonuje i tak jak powiedziałem, mam zamiar tam się wybrać i wtedy więcej na ten temat opowiem. Jeśli chodzi o przepływy pieniężne, także na minus, ponieważ mamy przepływy pieniężne netto razem na poziomie minus 4 milionów. Przez te ujemne przepływy ze środki pieniężne na koniec okresu, które zostały w kasie spółki, to 5 milionów, więc no tak jak mówię, niezbyt to akurat tutaj wygląda ten pierwszy kwartał. Natomiast mamy 20 maja rekomendację wypłaty dywidendy, 38 groszy na akcję, łącznie 3 miliony przekazane na wypłatę w formie dywidendy. Jeszcze oprócz tego 2 miliony zostaną w spółce na kapitał zapasowy. Przy kursie obecnym, tutaj jak to pisałem, to był chyba wyższy, tam chyba jakaś korekta nastąpiła. Przy kursie 5,85 ta stopa dywidendy wynosi 6,5%. Jeszcze sprawdzę, jak to wygląda na bieżąco. W tej chwili no bliżej 7%, 6,97%. No i dywidenda na kontach inwestorów powinna pojawić się na początku lipca. Zerknę jeszcze na wykres. Tutaj jak widać po tym ostatnim raporcie także nastąpiła korekta. I tutaj od razu jedno ogłoszenie parafialne odnośnie tej spółki, bo pojawiły się gdzieś tam pod filmami komentarze, że nie powinienem spółki o tak małej kapitalizacji, tak małych obrotach dziennych w portfelu publicznym umieszczać. Faktycznie to jest ostatnia spółka z New Connect, która w moim portfelu się znalazła. Postanowiłem, że więcej tak małych spółek w swoim portfelu nie będę umieszczał. Ta spółka już zostaje, niech sobie będzie. Natomiast no cóż, jestem zmuszony po prostu tak tego typu zakupy wykonywać na innym rachunku maklerskim i nie dzielić się tym z inwestorami. No bo zarówno komentarze pod moim filmem, jak i coraz częściej tego typu zarzuty gdzieś tam na YouTubie w różnego rodzaju filmach słyszę, że publiczne informowanie o zakupu chociażby takiego podmiotu na kanałach podobnych
jak mój gdzieś tam mogą wpływać, mogą ten rynek psuć, czy manipulować ceną i tak dalej. Ja, żeby uniknąć tego typu zarzutów pod swoim adresem, postanawiam już więcej spółek z New Connect nie kupować. Do portfela mojej IKE będą trafiały jedynie spółki notowane na głównym parkiecie. I mam nadzieję, że Internity także niebawem na głównym parkiecie się znajdzie, bo fajnie się spółka rozwija, plus jeszcze inwestycja w Łodzi, także powinien być to solidny kamień milowy w wykonaniu spółki. Myślę, że to także przyczyni się do tego, że spółka niebawem znajdzie się na głównym parkiecie giełdy papierów wartościowych. Przejdę dalej do kolejnej spółki, będzie to spółka Lena Lighting. Mieliśmy 25 kwietnia, jeszcze już dawno stosunkowo, publikację wyników za czwarty kwartał. Te wyniki były dobre. Co prawda przychody ze sprzedaży spadły o 9%, jednak widzimy, że odnosimy je do tych 50 milionów, czyli wysoka baza w czwartym kwartale 2022 jeszcze roku. Ale jeśli chodzi o poprzedzające kwartały, ten czwarty kwartał 2023 roku wyglądał bardzo dobrze. Przychody ze sprzedaży podzielone na mniej więcej po połowie, chociaż sprzedaż krajowa lepiej działała. Natomiast zysk netto wyglądał już znacznie lepiej, 4,2 miliona, wzrost aż o 56%. Także czwarty kwartał wyglądał dobrze. Następnie spółka opublikowała wybrane szacunkowe dane już za pierwszy kwartał 2024 roku i niestety tutaj było już, jest w sumie bardzo słabo. I tak, przychody ze sprzedaży minus 19%, ale bardzo kiepska sytuacja uwidoczniła się na zysku netto, minus 74%. Jedynie 537 tysięcy zysku netto. Widzimy tutaj na niebiesko, jak słabo wygląda to ten pierwszy kwartał pod względem zysku netto. Rosnące koszty, a także spółka zanotowała największy spadek sprzedaży na rynkach zagranicznych. Jak podali w komunikacie, oczekują poprawy koniunktury gospodarczej na rynkach niemieckim, skandynawskim i francuskim. Dla tych, którzy liczyli na program rozświetlenie Polski, niestety pojawiły się schody jeszcze na etapie wstępnym, kiedy jeszcze się nic tutaj nie zadziało. Program jest bardzo potrzebny samorządowcom, ale nieudany w szczegółach. Na pewno jest atrakcyjny dla samorządów, które mają własną infrastrukturę oświetleniową, ale takich jest zdecydowana mniejszość. Schody zaczynają się tam, gdzie słupy oświetleniowe są własnością spółek energetycznych. Także jak to bardzo często i zdążyliśmy przyzwyczaić się do tego już pewnie, co niektórzy, ja na pewno, jeśli są jakieś działania rządowe, to widzimy, że już na etapie projektu zaczynają się schody. Tu widzimy jakiś problem prawny, który już jest chyba nie do rozwiązania, a w ogóle to już nie wyobrażam sobie tego realizacji, kto to ma zrobić, jak to ma zrobić. Myślę, że to będzie na zasadzie wybudowania tam iluś tych milionów mieszkań. Swego czasu też takie zapowiedzi rządowe były. Zatem po raz kolejny sprawdziło się, że rozdanie kasy, tak, to można zrobić, to jest łatwe, ale jak już trzeba coś wykonać faktycznie, to tutaj no, zaczynają się problemy niestety i to jest nie do zrobienia, bardzo trudne. Przejdę do kolejnej spółki, będzie to Mobruk, gdzie także mamy publikację wyników finansowych. 16 maja dokładnie były wyniki finansowe opublikowane za pierwszy kwartał 2024 roku. Przychody ze sprzedaży mniej więcej na podobnym poziomie, kosmetyczny 1% spadku. Dużo większy spadek nam zysku netto, 32% zysk netto poleciał w dół. W tym kwartale jeszcze nie mieliśmy efektu działania przejęcia spółki nowej Elkayo. Tego możemy spodziewać się w kolejnych kwartałach, a już w trzecim kwartale powinniśmy spodziewać się efektu oddania do użytku nowej instalacji, co także powinno zwiększyć moce produkcyjne, co na pewno zwiększy możliwość mocy produkcyjnych. Jeśli chodzi o Trzeba zauważyć, że Mobruk ze spółki, która była bardzo w niskim stopniu zadłużona,
No już zadłużył się. To jest co prawda cały czas bezpieczny poziom, bo wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosi 0,6. Także to nie jest duży poziom. Ja nie pamiętam dokładnie, czy to od 1 czy od 3 już jest uważane, że powiedzmy to zadłużenie wzrasta do poziomów gdzieś tam takich no już niewskazanych. Ale tutaj mimo, że te słupki wyglądają niezbyt dobrze, to jednak to ciągle jest zadłużenie na poziomie bezpiecznym. Natomiast zobaczmy, jak to jest widoczne w rachunku przepływów pieniężnych. Jedynie 4 miliony z działalności operacyjnej, no 4,5 do 21 milionów w pierwszym kwartale 2023 roku, więc to jest znacząco mniej. Natomiast duży ujemny przepływ na działalność inwestycyjną, aż 32 miliony przeznaczone na inwestycje, i ten rachunek przepływów pieniężnych ratuje kapitał pochodzenia właśnie z działalności finansowej, czyli to zadłużenie. 24,5 miliona wpłynęło z tego zadłużenia. I tak mimo wszystko przepływy pieniężne na poziomie minus 4 milionów. I to też jest, powiedzmy, dla mnie niepokojące. Tutaj co prawda prezes wspomina, że mają do realizacji dwa duże projekty na likwidację bomb ekologicznych, więc spodziewałem się, że to jakiś tutaj pozytywnie na te wyniki zadziała w przyszłości. Natomiast ja bym powiedział tak, moje zaangażowanie w Mobruk jest już na tyle duże, blisko 5%, nominalnie 7 tysięcy złotych zainwestowane w akcje tej spółki, że ja tutaj już nie oczekuję jakichś zapowiedzi, deklaracji, oczekiwań, inwestycji i tak dalej. Ja oczekuję już tutaj pełnego wykorzystania mocy przerobowych i że faktycznie spółka zacznie generować pieniądze. Póki co nam niestety płoną wysypiska nielegalne. Rząd zapowiada, że wybuduje spalarnię, co ciekawe. Myślę, że to jest na zasadzie tak, jak miało rozświetlić Polskę, chociaż właśnie, być może wspólnie tutaj z tym programem, który dotyczy Leny, mógłby rząd rozświetlić Polskę w taki sposób, że będą płonęły nielegalne wysypiska śmieci. To chyba jest jedyna możliwa forma rozświetlenia i także spalarni połączona w jedno. Troszkę ironii, ale no jakoś tak dzisiaj się zbiera ode mnie, ale to z tego względu, że wiemy, jak to działa, jakie są deklaracje i no ja w to przynajmniej już nie wierzę. Kolejna rzecz jest taka, jeśli chodzi o Mobruk, że mamy deklarację co do wypłaty dywidendy, rekomendacje. I to już dzień dywidendy 30 lipca, wypłata za to dopiero 30 października, także poczekamy. Wysokość dywidendy to 13 zł i 17 groszy na akcję. To jest taka dywidenda na tym poziomie, zaraz, bo tu internity. Mamy taka sama dywidenda jak w roku ubiegłym. Na tą chwilę przy obecnym kursie akcji to jest 4,19% stopy dywidendy. W tej chwili 314 zł akcje kosztują Mobruku. Było już wyżej, nawet 340 zł nie tak dawno, jeszcze w kwietniu. Teraz już korekta. I z mojej strony jak najbardziej spółkę oceniam dobrze. Myślę, że jest to dobry podmiot przyszłościowy. Jednak przy tym zaangażowaniu obecnym z mojej strony oczekuję poprawy wyników finansowych. Nie oczekuję już inwestycji, obietnic, tylko właśnie generowania kasy i zwiększania przychodów, następnie zysków i co za tym idzie coraz wyższego poziomu dywidendy w kolejnych latach. Przejdźmy dalej do kolejnej spółki, będzie to Nełka. Także mamy raport za pierwszy kwartał 2024 roku, 23 maja nam się taki raport pojawił. Ja odsyłam do podsumowania pierwszego kwartału na YouTubie, na kanale spółki. Tam każdy kwartał, no ostatnio, bo wcześniej być może tego nie było, ale teraz spółka publikuje takie podsumowanie, bardzo profesjonalnie zrobione, półgodzinne. Myślę, że tutaj także widoczna klasa tego podmiotu.
bardzo szybciutko. Rekordowe przychody ze sprzedaży, ponad 3 miliardy. Dopiero drugi raz te 3 miliardy zostały przekroczone. Pierwszy raz w pierwszym kwartale 2023 roku, więc ten pierwszy kwartał, jak widać, jest dobry dla Nełki. I także zysk netto blisko 60 milionów. Dobrze to wygląda. Myślę, że spółka bardzo fajnie sobie poradziła z tymi problemami rosnących kosztów, z którymi inne podmioty się cały czas borykają. Myślę, że bardzo jakościowy podmiot. Znów w tej chwili dobija do najwyższych poziomów kurs akcji. 970 zł ATH, teraz 912. Myślę, że kwestią czasu jest, kiedy Nełka przekroczy w końcu ten 1000 zł. Dywidenda zapowiedziana będzie wypłacona 25 czerwca. Ta dywidenda rośnie, widzimy, ona odstraszająca jest może pod kątem stopy dywidendy, jednak ja zawsze mówię o tym, że weźmy pod uwagę, jakbyśmy kupili w 2019 roku na przykład, to było zaledwie 8 zł, teraz już jest 14,50 i jeśli kupimy wcześniej, to ten yield zdecydowanie będzie wyższy, a ta spółka, już kiedyś wspominałem, że to będzie chyba pierwszy polski arystokrata dywidendowy, który od wielu lat będzie płacił rosnącą dywidendę, dlatego ja nie przestaję kupować akcji Nełki. Myślę, że mimo wszystko warto w tej chwili, cena do zysku 25, czy to jest dużo? Myślę, że jak na tak jakościowy podmiot, no dla mnie chyba nie, ale to każdy musi tutaj indywidualnie te decyzje podjąć. Ja się cieszę, że spółkę posiadam, że jest w portfelu. Aktualnie wartość nominalna w moim portfelu 5,5 tysiąca niecałe i niecałe 4% udziału w portfelu. Najważniejsze, że tutaj w górnej części portfela się znajduje, jeśli chodzi o udział. PCC, Rokita i także raport okresowy, kwartalny, dużo tych raportów. Pierwszy kwartał 2024 roku, 15 maja opublikowany. Niecałe, no 492 niecałe miliony przychody ze sprzedaży. Znaczący spadek, minus 37% w porównaniu do pierwszego kwartału 2023. Widzimy kolejny znacznie słabszy niż te najwyższe kwartały pod względem przychodów. No i kolejna podobna sytuacja jak już we wcześniejszych spółkach, gdzie zysk netto jest drastycznie mniejszy, aż 88% spadku. To chyba jeden z największych spadków, jakie dzisiaj omawiam. Jeśli zestawiamy wyniki PCC Rokity pierwszy kwartał bieżącego roku do pierwszego kwartału roku ubiegłego, to był ostatni jeszcze przyzwoity kwartał zysku netto. Później od drugiego kwartału 2023 roku zaczęły się te spadki i one są do dzisiaj. Tutaj ten czwarty kwartał 2023 roku był troszeczkę lepszy z tego względu, że tutaj mieliśmy zdarzenie jednorazowe, natomiast sam operacyjny wynik, że tak powiem, był słaby. Był na poziomie właśnie tych, no już teraz, czterech ostatnich kwartałów. Zatem nie ma co ukrywać, wyniki są finansowe fatalne, każdy segment działalności kuleje od dłuższego czasu, w kontekście czterech kwartałów chloropochodne bardzo źle sobie radzą, troszeczkę światełko w tunelu widać w poliuretanach, lekki wzrost tutaj widzimy na zysku brutto w tym pierwszym kwartale i tak samo odżyła co nieco inna działalność chemiczna, ale są to wszystko bardzo kosmetyczne wzrosty. No może te poliuretany troszeczkę bardziej tutaj mają znaczenie. Segment poliuretany odnotował poprawę wyników zarówno względem pierwszego kwartału 2023, jak i czwartego kwartału 2023. Wynik EBITDA segmentu było 13% wyższy niż w pierwszym kwartale 2023 roku. Również w porównaniu z czwartym kwartałem 2023 roku zysk EBITDA był ponad dwukrotnie wyższy. Wpływ na poprawę wyników miał
miała m.in. pozytywna zmiana sytuacji na europejskim rynku polioli. Spadła dostępność polioli polieterowych ze względu na ograniczenia produkcyjne i planowane postoje remontowe u innych dostawców polioli, jak i wyhamowanie eksportu spoza Europy. Taka sytuacja pozwoliła spółce na pełne wypełnienie zdolności produkcyjnych przez większość pierwszego kwartału oraz na stopniowe podnoszenie cen. Także w tym całym nieszczęściu PCC Rokita się jakoś odnalazła. No i cóż, no spółka balansuje na krawędzi opłacalności działania w tej chwili. Jakoś jeszcze udaje się utrzymać przed stratą. No i zobaczmy na wykres. Została odcięta dywidenda, po jej odcięciu akcje spółki spadły już poniżej 90 zł, 88,4 zł w tej chwili. Wiem, że wielu inwestorów deklarowało, że po odcięciu dywidendy będą kupowali. No i pytanie, czy właśnie w praktyce inwestorzy wdrażają w życie kupuj, gdy leje się krew. Myślę, że tutaj jest właśnie taka przecena. Pytanie, czy to już jest wystarczająca przecena? Być może dla niektórzy liczą na więcej i to jest właśnie ten dylemat. Widzimy, że od najwyższych poziomów okolic 150 zł już w tej chwili do 88 te akcje spadły, więc myślę, że przecena jest dosyć spora. No ale także no, wiemy, z czego ona wynika, ale także gdzieś tam opinia powszechna jest taka, że jest to spółka cykliczna i należy oczekiwać, że jak tylko się poprawi sytuacja na globalnych rynkach i sytuacja w gospodarkach różnych państw europejskich głównie, to wtedy ruszy także i sprzedaż PCC Rokity. No zobaczymy, wypłacona została dywidenda, została odcięta od kursu, na moje konto także wpłynęła. W tej chwili już 48% ceny zakupu akcji tej spółki zwróciły mi się z samych dywidend, zatem praktycznie w połowie, czyli żebym był ja obecnie na stracie, te akcje musiałyby spaść do w tej chwili 37 zł. Więc to właśnie daje długi horyzont i dobieranie tych akcji. Zwróćmy uwagę, że ja je kupowałem od długiego czasu, ponad 5 lat, żeby pokazać wszystkie moje transakcje, muszę włączyć już najdłuższy wykres w MyFund, 5-letni wykres tego nie obejmuje. Jak widać, nawet na tym długim wykresie ta korekta sięga już dosyć głęboko, ale no nie znamy przyszłości, nie wiemy jak będzie, nie, myślę, że no spółka już działa tyle lat na rynku, że sobie jakoś z tym mimo wszystko poradzi, niemniej jednak sytuacja jest trudna, a mówiąc już bardzo konkretnie, warto sobie postawić pytanie, czy też ja sobie postawię takie pytanie, czy kupiłbym te akcje w tej chwili, gdybym ich nie miał? Odpowiedź brzmi tak, ale kupiłbym za bardzo niewielką, bardzo małą część kapitału, co jest zgodne z moją filozofią, z moim nastawieniem. Wolę, jak coś się pozytywnego będzie działo, to sobie dobierać, ale jednocześnie uśrednioną mieć tą cenę, żeby także mieć coś z tego, że podjąłem tą decyzję, kiedy było źle. No i w związku z tą filozofią właśnie tak dużo spółek w moim portfelu, po prostu takie podejście mi bardzo odpowiada. I przy okazji tej spółki pojawia się jeszcze jeden wniosek. Po co dokładnie analizować sprawozdanie, dokładnie przyglądać się rachunkom zysków i strat, bilansowi i przepływom pieniężnym, bardzo dokładnie rozkładać je na czynniki pierwsze, jak my i tak analizując spółkę musimy wycenić jej perspektywy. Idąc dalej mamy Orlen, także wyniki za pierwszy kwartał. Ja wynikom za bardzo nie będę się przyglądał. Jak wiemy, Orlen jest takim swoistym ETF-em na polską gospodarkę. Nie widzę zbyt dużego sensu analizować tych wyników. Tylko tyle w skrócie, że były słabsze przychody, w miarę przyzwoicie wyglądają, jednak zysk netto dosyć istotnie spadł. Te ostatnie kwartały są gorsze od tych dwóch, trzech takich dominujących, a tutaj ten kwartał bieżący jest jeszcze słabszy. Mamy szereg odpisów, być może związanych, jak to chyba Konrad Książak fajnie wskazał, że może być to spowodowane zmianami zarządu, zmianami politycznymi i teraz następują swego rodzaju czystki. Być może, tak czy inaczej, ja się tymi
tematami nie będę zajmował i im za bardzo przyglądał. Najważniejsza kwestia dla mnie to jest dywidenda. Dywidenda będzie, będzie wypłacona niestety dopiero na koniec grudnia. 20 grudnia zostanie dywidenda wypłacona. 4 zł 15 groszy dywidendy, to daje 6,5% stopy dywidendy. I właśnie w takim kontekście mnie interesuje Orlen, żeby ewentualnie złapać go gdzieś po jakiejś niskiej cenie, tak żeby otrzymać możliwie najwyższą stopę dywidendy. To jest jeden temat, jeden kontekst, w jakim mnie Orlen interesuje, a drugi to jest korzystanie z rabatu na stacjach paliw, dzięki programowi Orlen w portfelu Playway. Mamy wzrost przychodów ze sprzedaży w czwartym kwartale, bo tutaj jeszcze mamy czwarty kwartał z 29 kwietnia. W czwartym kwartale wzrost o 23%. Widzimy, dobrze wyglądają te przychody. Natomiast jeśli chodzi o zysk netto, spadek minus 8%. Jeśli chodzi o zysk netto, wygląda to już słabiej. Być może tutaj waluty nie sprzyjają tej spółce. Widzimy mały słupek ostatni wskazujący zysk spółki w czwartym kwartale. Ja już jestem zainteresowany, bo jutro będą wyniki finansowe, jutro, bo dzisiaj nagrywam w czwartek, jutro w piątek będą wyniki finansowe za pierwszy kwartał i no interesuje mnie, jak będą wyglądały te wyniki, ponieważ oprócz tego, że spółka opublikowała wyniki za czwarty kwartał, mamy także informacje odnośnie dywidendy, a ta z kolei ma wynieść 21 zł 82 grosze, co daje blisko 7% stopy dywidendy przy kursie 317 zł, a u mnie w portfelu ta spółka jest zakupiona po średniej cenie 373 zł. Zatem zakup taniej dałby możliwość uśrednienia i zwiększenia mojego yieldu dywidendy, który jest niższy naturalnie ze względu na to, że mam wyższą cenę zakupu i to wydaje się atrakcyjną możliwością, jednak muszę poczekać na wyniki finansowe za pierwszy kwartał i dopiero chyba na ich podstawie podejmę decyzję. Jeśli byśmy widzieli tu pozytywy, nawet jeśli by ten kurs miał nieco wzrosnąć, to myślę, że warto rozważyć zakup tej spółki. Tym bardziej, że pozycja nie jakaś za duża u mnie w portfelu, w tej chwili 2,70%. Przejdę do kolejnej spółki. Troszkę będę chciał przyspieszyć, bo długi ten materiał nam się szykuje. Będzie to spółka PZU i raport za pierwszy kwartał 2024 roku. 21 maja został taki opublikowany. Mamy przychody ze sprzedaży, wzrost o 9%. Widzimy kolejny solidny kwartał, jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży. Tutaj dominujące są te czwarte kwartały, a ten pierwszy kwartał jest rok do roku wyższy. Jak widzimy, fajne, stabilne, liniowe wzrosty na przychodach. Tutaj mamy zestawienie wszystkich pierwszych kwartałów. Widzimy, jak to rośnie. I kolejna sprawa to jest zysk netto. 2,9 miliarda w zestawieniu do trzech poprzedzających kwartałów. Troszkę słabiej, ale no jest to poniekąd czepianie się. Wygląda to bardzo solidnie. Te ostatnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bardzo dobre, bardzo solidnie wszystko tu wygląda. Dokładnie tych danych dotyczących czy to tej składki przypisanej, czy innych ubezpieczeń nie będę omawiał, bo ważniejszą sprawą jest dywidenda. Dywidenda, która została zarekomendowana, wynosi 4 zł 34 grosze. Przy obecnej cenie akcji około 50 zł to jest prawie 9%, bardzo wysoka dywidenda. Jeśli chodzi o mój portfel, to moja średnia cena zakupu 33 zł 47 groszy, co daje dla mnie dywidendę blisko 13%, co jest pocieszające, tym bardziej, że PZU, jak widać, druga spółka w moim portfelu, blisko 9% udziału. Także zapowiada się, że PZU będzie miało w tym roku bardzo dobry wpływ na mój portfel. I przechodzimy dalej. Także sukcesy będą przeplatane porażkami. Kolejna spółka to będzie porażka i będzie to spółka Śnieżka i publikacja raportu okresowego za pierwszy kwartał. Poniżej konsensusu wyniki za pierwszy kwartał. Przychody ze sprzedaży spadają o
Przychody ze sprzedaży spadają o 14%, 172 miliony. Tutaj widzimy w odniesieniu do poprzednich kwartałów, dosyć cyklicznie te kwartały przebiegają, ale poprzedni kwartał, czyli w roku 2023, to było 201 milionów, teraz 172, więc spadek. Natomiast duży spadek jest na zysku netto. Tutaj jest spadek o blisko 40%. Widzimy słaby czwarty kwartał. Osłabienie wyników to konsekwencja umocnienia złotego względem forinta i hrywny oraz wdrażania zmian w modelu dystrybucji na rynku niezależnym w Polsce. Ogólnie pierwszy kwartał negatywna ocena wyników finansowych. Muszę przyznać, że Śnieżka zawiodła, ja się spodziewałem lepszych wyników finansowych, tym bardziej, że czwarty kwartał wyglądał nie najgorzej, a tutaj jednak mimo wszystko negatywne zaskoczenie. No i chyba tyle ze Śnieżki. Kolejne dwie spółki, przez które bardzo szybko, ekspresowo przebrnę, ponieważ tutaj nie ma nic ważnego, że tak powiem, do ogłoszenia, a jeśli jest, to nic szczególnie dobrego. Zacznę od Wigo. Wigo, bardzo przeciętny pierwszy kwartał 2024 roku, nawet przeciętny pod względem przychodów ze sprzedaży, które są niższe do roku. Natomiast jeśli chodzi o zysk netto, mamy stratę. Spółka jest po raz, jest to kolejny kwartał, kiedy spółka zawodzi, także na kursie marnie to wygląda, więc no nic dobrego w Wigo tu się nie dzieje, poza ostatnimi doniesieniami odnośnie dofinansowania dosyć istotnego, nic tutaj pozytywnego póki co w dalszym ciągu nie dostrzegam niestety, a szkoda, bo oczekiwania względem tej spółki były dosyć duże. Jeśli chodzi o ten Square Games, to chyba wykres mówi wszystko, jak to wygląda. Cały czas bokiem w tych okolicach 80 zł kurs się porusza. Natomiast jest pewna ciekawostka, że ten Square Games pracuje nad grami o nazwach Hunting Next i Fishing Next, czyli pewnie coś na powiedzmy na wzór, na bazie tych tytułów, które największy sukces odniosły i największy sukces spółka właśnie tym tytułom zawdzięcza. Zobaczymy, tutaj trzeba po prostu czekać, chociaż ja nie wiążę jakiejś nadziei. Póki co negatywnie jestem nastawiony do zarówno Wigo, jak i ten Square Games. No i dotarliśmy jakoś szczęśliwie do końca. Ostatnia spółka to będzie Witchen i tutaj mamy kilka informacji. Pierwsza to jest bitwa o walizki, o której Artur informuje, która odbędzie się w Lidlu. Po raz kolejny Witchen ze swoimi produktami wkracza do Lidla, co ostatnio w przypadku poprzednich produktów skończyło się poniekąd sukcesem, bo miało to pozytywny wpływ na wyniki. Kolejna sprawa to jest taka, że Witchen otworzył swój pierwszy salon w Niemczech, w miejscowości Oberhausen. Dokładnie tutaj na mapie to się znajduje, no okolice Dortmundu, Düsseldorfu, czyli zachodnie, można powiedzieć, Niemcy. I to nie jest tak, że Witchen tutaj w te rejony wkracza zupełnie jakby w nieznane tereny, tylko Witchen badało już te rejony poprzez sprzedaż online, widzą, że to działa, więc ta marka jakąś tam pozycję, może jeszcze nie w pełni ugruntowaną, ale ma. Widzimy tutaj, jak wygląda ta galeria handlowa, w której powstanie ten nowy salon. Po kierunku niemieckim Witchen planuje także ekspansję na rynek austriacki. Myślę, że to wygląda dobrze. Kurs sobie rósł po tych doniesieniach, zarówno o dywidendzie, jak i tych kolejnych komunikatach, które się pojawiały odnośnie właśnie walizek sprzedawanych w Lidlu, czy też informacji o salonie w Niemczech. Natomiast później była publikacja wyników finansowych i widzimy spadek. To był spadek o, z tego co przypominam sobie, około 8%. Jeśli chodzi o te wyniki finansowe, opublikowane zostały 23 maja. Spadek przychodów ze sprzedaży na 93 miliony. Widzimy tutaj ten ostatni słupek pokazuje w odniesieniu do kwartałów poprzedzających i tutaj mamy rok do roku zysk netto spada
aż o 52% z 10 milionów złotych na 4,8. Widzimy to tutaj na tym wykresie, a przyczyną do znudzenia rosnące koszty. No i na koniec jeszcze jedno szybkie ogłoszenie. 21 czerwca wybieram się na walne zgromadzenie akcjonariuszy grupy kapitałowej Immobile. No to jest chyba takie największe tego typu wydarzenie w Polsce. Wiele dobrego słyszałem w tym roku, postanowiłem się także tam wybrać. A dodatkową atrakcją będzie wspólne oglądanie meczu, jak to Konrad Książak mówi, będzie to mecz o wszystko, w razie czego będzie można wspólnie utopić żale. Mówię w razie czego, bo być może mecz zakończy się pozytywnie, a być może ty znasz wynik, to możesz napisać w komentarzu, to już będę wiedział, czego się spodziewać. Jeśli się potwierdzi, to oczywiście ślad po trafnym wytypowaniu pozostanie. A tymczasem dziękuję za wytrwanie do końca. Bardzo długi film. Myślę, że jak będzie tak duża ilość komunikatów w przyszłości, to będę film dzielił na dwa. Już to wcześniej planowałem, a teraz już po dzisiejszym nagraniu jestem przekonany, że tak właśnie trzeba zrobić. Tak czy inaczej, wielkie dzięki za oglądanie, za wszystkie subskrypcje. Jeśli jeszcze tego nie robisz, możesz to zrobić teraz. Kciuki w górę, komentarze, inne formy wsparcia. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Cześć! Treści przedstawiane w moich materiałach są moimi prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, więc nie podejmujmy decyzji inwestycyjnych na podstawie moich treści.